Misja specjalna w RMF FM. Szaleństwa króla Himmlera, czyli jak naziści tworzyli nadczłowieka. Mówiono, że znaleźli sposób na kontakty z obcymi cywilizacjami. Mówiono, że odkrywali bramy do innych wymiarów. Mówiono, że prowadzili badania nad telekinezą i teleportacją. Pytanie, ile w tym było prawdy, dręczy badaczy do dziś. A wszystko zaczęło się całkiem niewinnie. W 1935 roku Heinrich Himmler założył Instytut Badawczy Stowarzyszenie Badawczo-Dydaktyczne Dziedzictwo Przodków. Tę przydługą nazwę skrócono, odrzucając pierwsze trzy słowa. Pozostał ostatni element – Dziedzictwo Przodków. Po niemiecku – Ahnenerbe. Ahnenerbe miała naukowo udowodnić wyższość rasy aryjskiej i znaleźć dowody na pochodzenie Niemców od starożytnych Aryjczyków. Czy narody żyją w dobrobycie? Czy umierają z głodu, interesuje mnie tylko wtedy, gdy potrzebujemy ich jako niewolników naszej kultury? Czy taki plan miał szansę powodzenia? Przecież wiadomo było, że cywilizacja zawdzięcza start kulturom żyznego półksiężyca – Mezopotamii, Egiptowi, Asyrii, później Grecji i Imperium Rzymskiemu. Kiedy Hammurabi wydawał kodeks, Germanie dopiero zbierali się do opuszczenia swojej skandynawskiej kolebki. Próbując wyjaśnić brak jakichkolwiek śladów archeologicznych starożytnej, zaawansowanej cywilizacji skandynawskiej, zafascynowany kulturą Germanów holenderski pseudouczony Herman Wirth stwierdził, że Aryjczycy ewoluowali w ojczyźnie arktycznej przed 2 milionami lat. Czyli dokładnie wtedy, gdy według oficjalnej nauki na Ziemi pojawił się australopitek. Wirth osadził początki cywilizacji europejskiej na mitologicznej Atlantydzie, gdzieś na północnym Atlantyku. Jej mieszkańcy, zdaniem Wirtha, byli czystymi Aryjczykami. Utrzymywali kontakty z Europejczykami i Indianami Ameryki, co w praktyce sprowadzało się do wpływu na rozwój cywilizacyjny ludów zamieszkujących oba kontynenty. Za bezpośrednich potomków mieszkańców Atlantydy uznawał Niemców. Poglądy Wirtha spodobały się Himmlerowi i obaj szybko zawarli znajomość. Himmler, podobnie jak Wirth, uważał ludzi rasy nordyckiej za najczystszych potomków starożytnych Aryjczyków. Na ten pogląd wpłynęły popularne w niemieckich kręgach nacjonalistycznych idee propagatora eugeniki Hansa Gintera. Na podstawie filozofii Gintera Himmler tworzył kult kultury germańskiej. To właśnie on miał posłużyć jako punkt wyjściowy dla nowego porządku świata. Był owładnięty obsesją na punkcie mitycznej przeszłości germańskiej, włącznie z poszukiwaniem Atlantydy i Świętego Graala oraz z mistycznymi spekulacjami na temat wskrzeszenia starożytnej religii plemion germańskich. Na rozkaz Himmlera SS-mani rzucili się w pogoń za Świętym Graalem i mimo, że go nie znaleźli, Himmler kazał przygotować komnatę Graala na zamku Wewelsburg w Westfalii. W komnacie na honorowym miejscu umieszczono kryształ skalny, który Himmler nazwał Graalem. Odtąd pogoń za legendarnymi artefaktami stała się obsesją Himmlera i jego ludzi. Poszukiwali miejsca położenia Atlantydy, a także legendarnej włóczni przeznaczenia, tej, którą legionista przebił bok Jezusa Chrystusa. Przeglądali stare mapy w poszukiwaniu starożytnych, zagubionych krain. Himmler i jego pseudonaukowcy wierzyli, że mimo pierwszych niepowodzeń pewnego dnia odnajdą Graala. Wierzyli też, że trafią na ślad mitologicznej wyspy Thule. Wierzyli, że to tam narodziła się rasa aryjska. Powrót na wyspę Thule miał zapewnić im odzyskanie utraconych przez Aryjczyków ponadnaturalnych zdolności – telekinezy, telepatii oraz lewitacji. Heinrich Himmler, Vollstrecker der Mordbefehle. Heinrich Himmler, wykonawca wyroków śmierci. Heinrich Himmler był człowiekiem słabym i niezdecydowanym. Aby nadrobić te mankamenty, szukał siły i natchnienia w magii oraz okultyzmie. Wierzył w mesmeryzm, magnetyzm i homeopatię. To niepozorny człowiek z wszelkimi oznakami degeneracji fizycznej. Malowniczo mówił o nim generał Heinz Guderian. A Gauleiter Gdańska, Albert Forster, mówił o nim nieco dosadniej.
Gdybym wyglądał tak jak Himmler, nie powiedziałbym ani słowa o rasie. Himmler zdawał sobie sprawę ze swych ułomności i to z tego powodu szukał wzorów, które mógł wykorzystać do budowy swojego nowego wizerunku. Za ideą władcy uważał króla Henryka Ptasznika, na co wpływ mogła mieć jedna z oper Ryszarda Wagnera. Posunął się nawet do twierdzenia, że on, Heinrich, jest reinkarnacją żyjącego równo 1000 lat wcześniej króla Niemiec. W przemówieniu wygłoszonym w 1936 roku z okazji 1000. rocznicy śmierci Henryka przysiągł, że wypełni jego nieukończoną misję i zdobędzie wschodnią Europę, niszcząc Słowian. Sam Himmler twierdził, że posiadł siłę zdolną przywoływać duchy. Rozmawiał ze zmarłymi i lubił zadawać im pytania. Co by zrobili nasi przodkowie w zaistniałej obecnie sytuacji? Być może pytał o to również króla Henryka Ptasznika. W 1933 roku na spotkaniu Towarzystwa Nordyckiego Himmler spotkał Karla Willi-Guta, ekscentrycznego człowieka, uważającego się za potomka nordyckich bogów, Azów. Willi-Gut twierdził, że jest magiem i tym wzbudził zainteresowanie Himmlera. Zaprojektował pierścień z trupią główką dla SS-manów oraz na podstawie neopogańskiego rytuału wymyślił obrządek ślubny. Zafascynowany nim Himmler postawił go na stanowisku kierownika Departamentu Historii Wczesnej i Prehistorii. Służył Himmlerowi do 1939 roku. Kiedy okazało się, że jest psychicznie chory, usunięto go z SS. Zanim spotkał Himmlera, spędził 3 lata w szpitalu psychiatrycznym. Zdiagnozowano u niego ekscentryzm, schizofrenię oraz megalomanię. Mimo to Willi-Gut nie stracił zaufania Himmlera. Przez wiele lat on i Wirth wpływali na starogermańskie zainteresowania Himmlera. Podrzucali mu hipotezy i tropy, po których mieli podążać poszukiwacze starożytnych artefaktów. To oni uświadomili Himmlerowi, jak duże znaczenie dla Annenerbe mają ekspedycje archeologiczne. Himmler zaczął finansować z pieniędzy SS wykopaliska archeologiczne w Niemczech. Zorganizował wokół siebie krąg archeologów, ale szybko okazało się, że do zbadania przeszłości potrzeba również ekspertów z innych dziedzin. Antropologów, historyków, etnologów, a nawet biologów, zoologów i astronomów. Poszukiwania dziedzictwa przodków zaprowadziły wyprawy Annenerbe do Skandynawii, gdzie badano ślady słynnego ludowego poematu epickiego Kalevali. Udało się nawet nagrać na magnetofon spotkanie z miejscową wróżbitką. W 1937 roku archeolog Franz Altheim wyruszył do Włoch w poszukiwaniu nordyckich runów. Wyprawa zakończyła się sukcesem. Altheim odnalazł pismo runiczne, z którego wynikało, że starożytny Rzym został założony przez nordyckich przybyszów. Altheim postanowił dalej drążyć ten trop, ponieważ szukał dowodów na poparcie hipotezy o walce stoczonej w Imperium Rzymskim przez ludy nordyckie i semickie. Te badania zaprowadziły ekipę Altheima aż do Bagdadu. Altheim nie miał wątpliwości, że Mezopotamię również założyli Aryjczycy. Zresztą według archeologów Annenerbe byli wszędzie. W 1938 roku instytucja zainteresowała się Tybetem, skąd ich zdaniem pochodziła czysta i idealna rasa Aryjczyków. Pewien niemiecki uczony, Hans Ginter, posunął się nawet do twierdzenia, że wcześni Aryjczycy podbili Azję, nie wyłączając Chin i Japonii. Przy okazji wysunięto kolejną teorię sugerującą aryjskie pochodzenie samego Buddy. Ekspedycję do Tybetu poprowadził zoolog Ernst Schäfer, oficer SS od 1933 roku. Zresztą wszyscy jej uczestnicy rekrutowali się z szeregów SS, w tym antropolog Bruno Beger, który na miejscu w Tybecie poszukiwał u autochtonów aryjskich cech rasowych. Schäfer zdobył statuę nazwaną Żelaznym Człowiekiem. Analiza wykazała, że posążek wykonano z żelaza pochodzącego z meteorytu. Natrafiono na starożytne pisma wedyjskie, w których znajdowały się obszerne fragmenty opisujące technologię przybyszów pozaziemskich. Podobno znaleziono też Vimane, pojazd kosmiczny starożytnych bogów. Czy była to prawda? Czy tylko wymysł ludzi krzepiących się teoriami spiskowymi?
Raport Ernsta Schäfera opisujący wyniki tej ekspedycji wyraźnie mówi o bezwartościowych działaniach całej armii szarlatanów. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ekipa Schäfera szukała w Tybecie śladów pozaziemskich cywilizacji, Himmler powysyłał swoich badaczy w odległe zakątki świata. Przygotowywano wyprawę do Boliwii w celu zbadania ruin świątyń w południowoamerykańskich górach Andach. Stwierdzono, że ich podobieństwo do starożytnych struktur europejskich wskazuje, że zostały zaprojektowane przez nordyckich migrantów miliony lat wcześniej. W Iranie zamierzano na nowo odczytać inskrypcję z Behistun, bo według hipotez mówiła o Aryjczykach. Na Wyspach Kanaryjskich odkryto mumie o jasnych włosach, co niemieckim naukowcom kazało widzieć w nich starożytnych Nordyków. Pełne skrzydła Annen Erbe rozwinęła w 1939 roku, kiedy włączono ją do SS. W czasie II wojny światowej Instytut Himmlera uczestniczył w starannie zaplanowanych grabieżach dzieł sztuki w krajach okupowanych. W Polsce, we Francji i krajach Beneluxu. Sprawnie działające komanda złożone z naukowców i żołnierzy pojawiały się wszędzie tam, gdzie można było znaleźć cenne zabytki, obrazy, starodruki i inne dzieła sztuki. Zabierali wszystko, bez względu na to, czy artefakt miał pochodzenie niemieckie, czy nie. Tę złodziejską działalność Niemcy nazywali eufemistycznie odzyskiwaniem dzieł sztuki dla kultury germańskiej. W tym szczytowym okresie działalności Annen Erbe zatrudniała już 137 uczonych i naukowców oraz 82 pracowników pomocniczych, artystów, fotografów, techników laboratoryjnych, bibliotekarzy, księgowych i sekretarzy. Instytut liczył 46 działów naukowych i 15 komisji badawczych. Każdy zajmował się osobną tematyką. Szukano prawideł przewidywania pogody, badano zdolności paranormalne, próbowano stworzyć superżołnierza czy zabójcę wykorzystującego zdolności parapsychiczne. Manipulowano psychiką i wolą ludzką za pomocą pola elektromagnetycznego, a nawet prowadzono badania nad nieśmiertelnością. Już w latach 50. pojawiła się niepotwierdzona źródłowo informacja o tym, że naukowcy z Annen Erbe pracowali nad sposobami ożywienia swoich wodzów. Kiedy 28 kwietnia 1945 roku alianci zdobyli fabrykę amunicji w Turyngii, gdzie ukryto skradzione dzieła sztuki, znaleziono również 4 trumny. W pierwszej były szczątki króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. W drugiej i trzeciej leżały ciała marszałka von Hindenburga i jego żony. Czwarta trumna była pusta, ale miała przyczepioną plakietkę z wygrawerowanym imieniem – Adolf Hitler. W jakim celu ukryto te trumny? Czy prawdą jest, jak twierdzą niektórzy, że Annen Erbe miało zamiar ożywić bądź sklonować tych ludzi? Pieczę nad tymi badaniami, które można by zaliczyć do szeroko rozumianej medycyny, sprawował Wolfram Sievers, prawa ręka Himmlera, sekretarz generalny, praktycznie decydujący o poczynaniach Annen Erbe. W 1943 roku Sievers został dyrektorem Instytutu Badań Wojskowych. A ponieważ Instytut wykorzystywał do swoich katowskich eksperymentów więźniów z obozów Dachau, głównie Żydów i Słowian, nie obowiązywały żadne etyczne hamulce. Według Himmlera Żydzi byli zamieszani we wszelkie liczone od setek lat knowania przeciwko niemieckiemu narodowi. Mieliśmy moralne prawo, mieliśmy obowiązek wobec naszego narodu, aby wytępić naród, który chciał nas wymordować, mówił zwierzchnik SS. Celował w tych katowskich eksperymentach lekarz SS Zygmunt Rascher, podlegający bezpośrednio Sieversowi, i jego zespół, tak zwana Stacja R. Naukowcy pod kierunkiem Raschera badali zachowanie ciała ludzkiego w lodowato-zimnej wodzie. Trzymano nagich więźniów na mrozie przez kilkanaście godzin, po czym testowano na nich metody przywracania normalnej temperatury ciała. O takie eksperymenty poprosiło Luftwaffe. Potrzebowano ich, aby wiedzieć, co czeka pilotów, gdy zostaną zestrzeleni nad wodami arktycznych mórz. Przeprowadzano eksperymenty w komorach próżniowych. Badano wytrzymałość człowieka na nagłe zmiany ciśnienia. Testowano na więźniach broń chemiczną i biologiczną.
Lekarz i badacz anatomii August Hirt wpadł na makabryczny pomysł stworzenia kolekcji 120 czaszek i 86 szkieletów żydowskich na antropologiczną wystawę przedstawiającą niższość rasy semickiej. A wszystko za zgodą Wolframa Ziversa. Według Heather Pringle, Annen Erbe miało być elitarnym nazistowskim instytutem badawczym, zaangażowanym w poszukiwania dowodów dokonań przodków współczesnych Niemców przy użyciu dokładnych metod naukowych. Jednak zajmowało się tworzeniem mitów, wypaczając prawdę i przedstawiając tylko dowody starannie dopasowane do rasowych idei Adolfa Hitlera. A przede wszystkim historycznych mrzonek Heinricha Himmlera. Niektórzy pseudonaukowcy Annen Erbe świadomie zmieniali swoje dowody i interpretacje, aby dopasować je do przekonań zwierzchników. Niewiele zostało po Annen Erbe. Tak ogromna organizacja powinna mieć przepastne archiwa pełne dokumentacji z różnych dziedzin. Lecz żadnych dokumentów nie znaleziono. A ściślej, nie ma wiadomości mówiących, kto i kiedy wszedł w posiadanie archiwów Annen Erbe. A może... czy i kiedy zostały zniszczone. Podobno po wojnie niektórzy niemieccy naukowcy proponowali aliantom sprzedaż przynajmniej części swojego dorobku naukowego. Podobno archiwum mogło zostać rozkradzione przez aliantów. Być może dziś to archiwum już nie istnieje, a być może jego dokumenty kryją dziś magazyny Waszyngtonu i Moskwy. Po wojnie Annen Erbe została uznana przez Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze za organizację zbrodniczą. Wielu jej pracowników, w tym Wolfram Ziwers, zostało skazanych w norymberskim procesie lekarzy. Lecz wielu uniknęło nie tylko wyroków, ale i rozpraw sądowych. Po wojnie nadal pracowali naukowo, głównie w placówkach w RFN. To właśnie oni przez kolejne 40 lat niweczyli wszelkie próby rzetelnego zbadania historii i dorobku Annen Erbe. I to pewnie z ich winy dziś gubimy się w labiryncie domniemań i teorii spiskowych. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.